Chciałem panu przerywać, ale uważa pan, że mieszczące się w standardach jest obrażanie naszego kolegi dziennikarza na konferencji? Bo... Nie, no to nie bardzo rozumiem, w jakim momencie miałem pan, nie uważa pan kolegi za dziennikarza? No nie uważam pan, kolegi za dziennikarza. Ma pan artykuł 212, jeżeli proszę w jakiejkolwiek bardzo. Sprawie z pana obraził pan bardzo. Kolega, proszę no to bardzo. Ma pan drogę sądową. Przed tą drogą sądową jest domniemanie niewinności, więc prosiłbym o nieobrażanie nas obraził? Na konferencji, na którą to nas pan zaprosił. To nie jest obraźliwe, to jest tylko pogląd. Nie powinno się obrażać. Ale to nie jest obraźliwe stwierdzenie, że pan Kiełpiński opublikował dane chronione prawem. Nie jest to obraźliwe. Nie, to nie jest moje, to jest stwierdzenie faktu. Jeżeli pan stwierdzi ten fakt przed sądem, może pan się nie... Ja nie muszę stwierdzić faktu przed sądem, dlatego że publikowanie... Należałoby chyba jednak zachować zasady świętej kultury. No ale pytanie pana Kiełpińskiego. Jeżeli państwo nie uważają pana Kiełpińskiego za dziennikarza, to czemu go państwo dopuścić? Bo jest demokracja i każdy może zadać pytanie. Czy jest dziennikarzem, czy nie? Nie, jest dziennikarzem. Dla nas nie jest dziennikarzem. Dla nas przestał być dziennikarzem w momencie, kiedy naruszył zasady etyki dziennikarskiej z naszego punktu widzenia. Panu zwracam uwagę, że chciałbym pana zapytać, kim pan jest i dlaczego pan broni kolegi, jest pan adwokatem kolegi? Dlaczego ja nie mogę bronić kolegi? A gdzie pytam, jest pan dyrektor Suwała? To jest najważniejsze pytanie. Gdzie jest dyrektor Europejskiego Centrum Filmowego? Z panią akurat teraz nie będę rozmawiał, ponieważ jestem... Ale to jest proste pytanie. Ale jak pan nie będzie miał z kim rozmawiać? Niech pan się nie obawia. No tak, ale proszę państwa... Proszę państwa, poczekaj, Romek, ja odpowiem. Z panią nie będę rozmawiał, ponieważ z pani gazetą i z panią jestem w sądzie, ponieważ pani również opublikowała i pani gazeta opublikowała dane chronione prawem. To nie były dane chronione prawem. Dobrze, to jest informacja publiczna, która trafiła do prokuratury, Urzędu Miasta i Urzędu Marszałkowskiego. Też nieprawda. Też nieprawda. Jak nieprawda? No, nieprawda. Pani Tondel, żona pana dyrektora, potwierdzała informację, że takie pismo wpłynęło. Sąd to rozstrzygnie. Nie, z tą panią nie rozmawiamy, ponieważ sąd rozstrzygnie. Do momentu rozstrzygnięcia sądu, tak jak pan mówi, jest to opinia. Z nikim nie powinien pan rozmawiać. Dlaczego pani to wszyscy? Jeżeli ze mną ma pan proces, kolega nie jest dziennikarzem, nie, no to super. Ale z panem rozmawiam, z panem rozmawiam, z pozostałymi rozmawiam, ja ponieważ proszę, są to dziennikarze. Nie obrażał ludzi. Z panem też jest w sądzie. Z panem tak pani myśli?